Cześć, z tej strony Ada, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie hotel Lazuli. Jest to hotel położony 60 km na północ od lotniska, a do miasteczka El Kosir mamy około 17 km również na północ. Do centrum Marsa Alam, gdzie jest miasto, mamy ponad 100 km na południe, więc jeżeli interesuje Was miasto, to polecam wybrać się do El Kosir, po prostu będzie bliżej. Hotel jest nowy, otwarty w 2021 roku i jest naprawdę ładny. Zresztą mogę powiedzieć, że jest to najlepszy hotel, w którym byłam, ale oczywiście pamiętajcie, że najlepszy nie dla każdego znaczy to samo. Na pewno nie jest to hotel duży, na pewno są hotele większe. Jeżeli ktoś lubi duże resorty, dużo basenów, dużo chodzenia, to nie będzie to hotel dla niego. Ja wolę hotele kameralne i dla mnie byłby on po prostu idealny. Bardzo podoba mi się zagospodarowanie całego hotelu. Tutaj są budynki, w których są pokoje i pomiędzy nimi są przepiękne ogrody, w których są poukrywane takie atrakcje dla dzieci. Z tyłu za mną jest plaża, natomiast ja teraz idę w kierunku akwaparku i takiej części dla dzieci. Jest to na samym początku hotelu, właśnie tutaj widzicie, na prosto przede mną jest plac zabaw, natomiast tam jest taki mały basen z zjeżdżalniami. Jest to kawałek od plaży, więc jest to fajne, bo tutaj tak naprawdę chodzi tylko ten, kto ma dzieci, komu zależy, żeby był spokój. Tak więc plac zabaw bardzo mi się podobał, no i tutaj już przechodzimy obok do części z basenami. Jest taki mały basen dla dzieci z jedną zjeżdżalnią oraz taki większy z trzema. Obok też jest bar, kids club i toalety. Aquapark jest bardzo malutki, natomiast mi z małymi dziećmi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Okej, więc pokazałam Wam już pokoje, które są ładne, recepcję, aquapark, ogrody i przechodzimy sobie teraz do jadalni, przed którą właśnie stoję. U góry jest recepcja, natomiast na dole są podawane posiłki. Samego jedzenia mało nagrywałam, bo byliśmy tylko tam 2 dni. Dodałam rolkę na Instagrama i wiele osób pisało, że nie ma co jeść. Ja mam na ten temat swoje zdanie, osobiście uważam, że jedzenie było pyszne, natomiast ile ludzi, tyle opinii, ale no nikt nie chodził głodny, było co jeść, dla mnie było super. Okej, no to mamy już prawie wszystko, została nam jeszcze tylko plaża i baseny. Wstałam dla Was specjalnie rano, żeby nagrać, jak wygląda to bez tłumów. I mi się właśnie tutaj podoba to, że tutaj jest taka część basenowa. Tam są chyba 3 takie baseny, trochę oddzielone od siebie, ale są one w jednym miejscu. I tak jak Wam pokazywałam wcześniej, tylko tam z tyłu był ten taki mini aquapark. Natomiast to jest część basenowa. Mi się to podoba osobiście. Ja nie lubię, jak właśnie na przykład Hilton czy Peak Albatros mają mega dużo basenów w różnych miejscach, trzeba się nachodzić. Mi się to podoba, że tutaj wszystko jest w jednym miejscu. Coś a la w hotelu Blue Reef. To jest taki mostek, właśnie możecie sobie zobaczyć baseny z lewej strony, z prawej. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda i tam jest u góry recepcja i z tej recepcji jest widok na całą tą część z basenami i na plażę. Dla mnie ten widok jest naprawdę przepiękny. I tutaj już widzicie bar, do którego można sobie podpłynąć w basenie, natomiast tam jest też taka część z zadaszeniami, gdzie są krzesełka, można sobie usiąść, wypić kawę. Nie wiem jak Wam, ale mi się po prostu ten hotel bardzo podoba. Dla mnie jest bardzo ładny, bardzo nacieszył moje oczy. I tutaj już przechodzimy do plaży i plaża była jedna z lepszych, naprawdę piasek był taki bardzo mięciutki, nie był on biały, ale był taki inny niż zazwyczaj, gdzie jest taki szorstki, są takie skały, tutaj naprawdę ten piasek był bardzo fajny, była nawet taka huśtawka, gdzie można się było pobujać, no i zdecydowanie moje serce skradły te parasole, naprawdę są to jedne z najładniejszych parasoli, jakie widziałam i cała plaża ogólnie mi się bardzo podoba. Tam na wprost również widać pomost, na który sobie zaraz pójdziemy. Tutaj po prawej stronie tam jest spa, shisha, które też Wam na samym końcu pokażę. Więc plaża mi się bardzo podoba i wchodzimy już sobie na pomost. Tutaj fajne jest to, że w połowie pomostu jest zejście, więc nawet jeżeli jest czerwona flaga i bardzo wieje, to tutaj nie ma fal, tutaj jest dosyć spokojnie, więc można sobie zejść. Wiadomo, nie będzie tam tak spektakularnej rafy jak na samym końcu pomostu, natomiast zawsze jakieś rybki będą. No i mi się tu bardzo to podoba, że tutaj jest pomost i jest ta ściana rafy. Dla mnie to jest po prostu ładniejsze. Wiem, że wiele ludzi woli w hotelu zatoce, ale dla mnie na przykład to jest super. I trzeba sobie zdawać sprawę, że może być czerwona flaga często. Tutaj często wieje, ale to też nie jest tak, że jak ludzie mi piszą, że tu wieje codziennie. No ja tu jestem na pewno częściej niż ten, kto jest na wakacjach tutaj, więc mówię Wam, że nie wieje zawsze, natomiast jak nie wieje, to jest za gorąco, żeby żyć. Także pomost jest, rafa jest, tylko po prostu tej możliwości snorklingu może nie być codziennie. Ale właśnie jak jest czerwona flaga, no to można wybrać się na snorkling z brzegu lub właśnie zejść sobie w połowie tego pomostu. Polecam Wam też wziąć sobie buty do wody, bo przy brzegu widziałam płaszczkę.
Tak więc wracamy już z pomostu i z plaży, przechodzimy sobie jeszcze obok basenu. Jeżeli chodzi o animacje, to nie wiem za bardzo, bo tak jak mówiłam, byliśmy tylko 2 dni, ale widziałam właśnie Aqua Gym i piekliśmy też z dziećmi pizzę z animatorką. Bardzo na plus też były puszczane takie spoty reklamowe w recepcji czy w pokojach na temat dbania o środowisko. Tutaj już patrząc na morze po prawej stronie mieliśmy sziszę i była ona z bardzo fajnym widokiem, a pod nią był taki ciąg budynków i tam było spa i te wszystkie inne rzeczy, a za tym jeszcze potem odkryłam całkiem z prawej strony, że jest centrum składami, o właśnie tutaj, a z drugiej strony całkiem po lewej stronie, patrząc na morze, było diving center. Także wszystko było, zachody słońca przepiękne, bardzo mi się podobało. Naprawdę jest to mój ulubiony hotel. Wiem, że nie każdemu przypadnie do gustu, natomiast to jest moja opinia.